Zawieszona kawa to akcja trwająca już ponad półtora roku. Możesz przyjść do kawiarni, zawiesić dowolną kawę, a ktoś inny otrzyma ją za darmo. Ciekawe tylko, jak wiele osób z tego korzysta. Słyszałaś może o zawieszonej kawie? Nie. Nie słyszałyśmy. Tak, słyszałyśmy o tej akcji i uważamy, że to bardzo fajny, szczytny cel. Nie słyszeliśmy, nie jesteśmy z Warszawy. Tak, słyszałam. Nie. Osób, które nie wiedziały, czym jest zawieszona kawa, spotkaliśmy o wiele więcej, a te, które słyszały o akcji, nie wiedziały, gdzie można z niej skorzystać. Zajrzeliśmy więc do kilku kawiarni, aby wypytać o szczegóły. Zawieszona kawa to akcja, w której biorą udział przede wszystkim młodzi ludzie, którzy fundują kawę nieznanym gościom. Dla nich jest to rodzaj gry miejskiej. Nasi goście chodzą od kawiarni do kawiarni, polując na miejsca, w których mogą zawiesić albo odwiesić kawę. Listę lokali, w których obowiązuje akcja, znajdziemy w internecie. Takie miejsca możemy poznać również po charakterystycznym logo. Czy to jest tak, że ta osoba, która zawiesza kawę, może sobie wybrać dowolną, która jest w menu, czy są jakieś kawy przeznaczone do zawieszenia? Jest to znacznie bardziej sprytne. Można kupić sobie kawę za 5 zł jako kawę zawieszoną, a następna osoba może wybrać taką za 10. My nie stawiamy jakichś barier, to już jest jak gdyby nasz dodatkowy gest sympatii w tym względzie, że jeśli ktoś w jakikolwiek sposób starał się być miłym dla kogoś innego, to my staramy się również. Do Polski inicjatywa trafiła z Ukrainy. Przywiózł ją Aleksander Każurin. Nie chodziło o akcję charytatywną czy wspomaganie ubogich, tylko o wywołanie uśmiechu i o wzajemne okazywanie sobie serdeczności na co dzień. Obojętnie, czy jest to dla Ciebie akt dobroczynności, forma aktywności czy zabawy, jeżeli masz trochę drobnych i chcesz sprawić komuś przyjemność, zawieź kawę, a może pod koniec miesiąca, kiedy w studenckiej kieszeni zabraknie Ci pieniędzy, w kawiarni czekać będzie na Ciebie kawa od nieznajomego.